Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Paladynie i na tym Paladynie będziemy próbować bić sobie tutaj Tornado. Pewnie jak oglądaliście poprzedni odcinek z Paladyna, no to wiecie, że zajęliśmy się głównie lochami pobocznymi, czyli tutaj ta strefa mroku plus ta strefa światła, która była, tak jak mówię, ostatnio, dlatego, że nie mieliśmy za wiele miejsca w ekwipunku, bo jednak no było to chyba, z tego co pamiętam, po tym legendarnym lochu, więc no jednak mieliśmy bardzo, ale to bardzo dużo tych epików, zresztą nadal mamy, jak tutaj sami możecie zauważyć, praktycznie pełny ekwipunek i to same bronie. Ewentualnie jeżeli będzie trzeba, no to dzisiaj sobie te epiki może sprzedam, bo jakby no widzicie, że mam dosyć duży zapas, więc nie ma sensu tego wszystkiego trzymać, jeżeli oczywiście będzie taka potrzeba. Zobaczymy jak w ogóle to Tornado pójdzie. Innych lochów chyba nie będę dzisiaj ruszał, chyba się skupię tylko i wyłącznie na tym Tornadzie, no ale to jeszcze zobaczymy. Miałem w ogóle nagrywać Berserka, w ogóle mam bardzo dużo do nagrania jeżeli chodzi o inne postacie, ale niestety właśnie na każdej postaci mam zawalony ekwipunek. Na Berserku już się szykuje odcinek z zakończenia Tornada, już bym to dawno zrobił, tylko właśnie no cały czas tam jest ten ekwipunek pełny, cały czas mamy piki, a szkoda ich po prostu sprzedawać, zwłaszcza, że to są tam też bronie, więc po prostu no regularnie, codziennie coś tam wrzucam do kibla, spłukuję i tak dalej i czekam aż będzie odpowiedni moment, będzie cały ekwipunek wolny, no bo szkoda golda, nie? Szkoda zamykać Tornado i sprzedawać wszystko za dyszkę, jak mogę za 20 sprzedawać do Wiedźmy, tak więc tego miejsca będzie na pewno potrzeba troszeczkę, żeby było. I okej, zanim przejdziemy do tego Tornado, to jak widzicie mamy 630 milionów tutaj, więc sobie to damy w HP, już lecę w HP na tym Paladynie, jak możecie zauważyć, zaraz tutaj rozdam tego golda, to wam pokażę, zostawimy, a no miałem zostawić, a nie zostawiłem, dobra, nieważne. Jak widzicie mamy już tutaj 12 tysięcy siły, dobiliśmy ostatnio, więc teraz lecę po prostu w HP i myślę, że w to HP będę leciał aż do 9000, więc oczywiście jeżeli chodzi o podstawę, tak więc no jeszcze troszeczkę nam z tym zejdzie. Dobra, co my tutaj mamy? Czy mamy wszystko zaczarowane? Jakbym chciał bić lochy w mroku, wygląda, że tak. Tutaj wszystko jest tak samo poulepszane, broń jest razy 12, wszystko razy 10, w ogóle jak to wygląda? Broń mogę razy 14, a to mogę razy 13, ok, niech tak będzie. Dobra, troszkę tych surowcy tutaj od Kowala, troszeczkę ich mam, jak możecie sami zauważyć. No nie, w sumie tego metalu ostatnio jak wymieniałem ekwipunek to troszeczkę poszło, w sensie tych kryształów. No ale dobra, nieistotne, lecimy od razu do Tornada i zobaczymy co tam nam się uda popchnąć. To jest zwiadowca, aha, to my w ogóle na zwiadowcy tu się zatrzymaliśmy, dziwne. Przeważnie się zatrzymuję na wojowniku, że jakby już wiem, że go nie pocisnę, to się zatrzymuję, a tutaj na zwiadowcy, no ale tak jak mówiłem, nie było po prostu miejsca w ekwipunku. Dzisiaj Wiedźma chce bodajże rękawice, spoko. Czy mamy coś tutaj taniego? No w zasadzie nic, dużo wisiorków nam poleciało, od razu zobaczcie, kilku przeciwników i już jak ekwipunek zawalony. 417 level dobiliśmy, więc to też przyjemna sprawa. Tak naprawdę, no jeżeli chodzi o level, to rywalizujemy tutaj tylko z jedną osobą i jest to zwiadowca Anabello, zaraz wam zresztą pokażę jak tutaj jakiś większy bloczek będzie, ale zobaczcie jak to pada, no mamy tutaj zaległości w tym Tornadzie, to jakby jest pewne, no po prostu tak jak mówiłem, no był ten loch, statystyki nam wzrosły i tak dalej, nowy ekwipunek. No a sami widzicie, że Tornada praktycznie wcale nie klikaliśmy, więc tego Tornado no na pewno sporo dzisiaj pójdzie. Teraz mamy serię nietoperzy, czyli po prostu wojowników, ale też oni powiedzmy w miarę łatwo padają. Niepokoi mnie, że tam sporo faktycznie tego eku nam dropi, więc no po prostu szybko nam się zapełni. No ale trudno, tak jak mówię, no parę epików mogę sprzedać. No i zobaczcie, już nie mamy miejsca w ekwipunku. No i standardowo, jak na złość, żadnych, dosłownie żadnych rękawic. Czy jest tu coś tańszego? No pierścionek za 4,5 i wszystko inne za dychę. Dobra, no nie, niefortunnie. Ok, powiedzmy, że sobie to jakoś w miarę ułożymy. Tutaj są dwa, dobra, na razie niech tak będzie. No okej, no sprzedajemy te epiki, no trudno, jakby one nie są tam jakoś wcale istotne, tylko po prostu były do kibla, no ale że tak wyszło, no to trudno, tak jak mówię, okej, niech to będzie na razie w ten sposób. Anabello, którego wam miałem pokazać, no to jest tutaj. Jeżeli chodzi o expa, no teraz go wyprzedziliśmy, no bo tego Tornada porobiliśmy, ale byliśmy trochę do tyłu. On chyba też leci w golda, z tego co zauważyłem, bo strasznie podobnie nam exp rośnie. Tak oczywiście na oko patrząc, z tego co zauważyłem właśnie podobnie nam rośnie exp. No i co więcej, statystyki też mamy w zasadzie podobne, on ma chyba łącznie 14 400, jeżeli chodzi o podstawę HP i tutaj zręczności, natomiast my mamy 12 No, 15700, czyli tam 1200 powiedzmy tych podstaw więcej, no ale generalnie jest podobnie, nie? Generalnie w miarę podobnie, tak samo levelowo. No nie porównuję się tutaj do Guliego czy Alvaro, bo oni raczej no są do przodu z expem na pewno i też wydaje mi się, że po prostu lochy im też sporo dają. Antoniako tak samo, no on dzięki tym statystykom, dzięki tym gemom w zasadzie to na pewno tych lochów o wiele więcej ma zrobionych, ale też na pewno w expie ma czystą przewagę po prostu. Guliego myślę, że już zobaczcie, jesteśmy tutaj powoli w stanie dogonić, więc to też na pewno git. No i wskoczyliśmy, tak jak już wam mówiłem w poprzednim odcinku, na drugie miejsce, no i teraz będziemy próbowali tutaj dogonić Antoniako, co na pewno nie będzie jakoś proste, ale myślę, że ten Paladyn jakoś tam da sobie radę w przyszłości. Okej, wracamy do tego tornadka, no i ciśniemy dalej. Już chyba 20 tornad dzisiaj zrobiliśmy, więc sporo. Kolejny padł, znowu jakiś wojownik, też padł dosyć szybko, znowu. No i zobaczcie, jak to ładnie idzie. Po prostu, o, tam nawet nie zdążyło się wczytać, nie zdążył się wczytać przeciwnik i też kolejny został pokonany. No i lecimy dalej. Już pół levela wbiliśmy tak naprawdę, tak mniej więcej, jeżeli chodzi o to tornado. No nie wiem, czy 418 się uda. Może tam jeszcze zajrzymy do jakichś innych lochów, zobaczymy jak to po prostu wyjdzie. No ale sami widzicie, że jednak to tornadko bardzo, ale to bardzo nam tutaj idzie. Dobra, kogo my teraz mamy? Wojownika, 90600 siły, więc już jakiś widać, że mocniejszy, widać, że też stawia opór, bo wcale go nie jest łatwo pokonać, ale udało się, padł, chyba jakieś rękawice wyleciały, więc spoko, kolejny padł, kolejny, no i zobaczcie jak to idzie, no jak pokonamy jakiegoś bloka, to po prostu jest bardzo, ale to bardzo z górki dla nas. Dobra, jedna rękawica na całe 15 slotów w ekwipunku, no niestety nie jest to nic fajnego dla nas. Tu coś mamy za 5, więc możemy sprzedać, tu też coś widzę, że za 5 to też sprzedajmy sobie. No i tutaj tak naprawdę wszystko inne jest za dyszkę. Tu mamy za 8,5, to niech będzie. Nie powinienem tego sprzedawać, to od razu wam mówię. No ale trudno. Normalnie to bym sobie klikał co godzinkę i by było git, nie? Natomiast teraz no jak odcinek, no to wiadomo jak to wygląda. Dobra, mamy troszeczkę golda, więc możemy władować powiedzmy tyle w to HP jeszcze. No i lecimy dalej. No i zobaczcie, kolejny padł bardzo szybko. Kto to jest teraz? Znowu wojownik, ale no dokładnie, miałem mówić, że chyba też padnie dosyć szybko. Zobaczcie, że to tak widać, że niektórzy ci wojownicy to tak widać, że jednak zajmie, zanim pokonamy, a niektórzy niby statystyki takie same, od razu mają tam powiedzmy bliskie próby i od razu wiadomo, że nieduża ilość grzybów i oni padną, nie? Śmiesznie to wygląda, może mają mniej HP, ja też się tak nie przyglądam jakoś bardzo. No ale dobra, okej. I mamy kolejny raz zawalony ekwipunek i zobaczcie, wszystko, no tu tą broń możemy sprzedać, wszystko dosłownie za dychę, a rękawice były chyba tylko jedne, więc słabo, no ale dobra, no skoro idziemy tak, no to już sprzedajemy to. Broni nie będę sprzedawał, to absolutnie jakby nie ma to sensu, bo jak wszyscy wiemy, broń poleci do kibla, ona się zmieni na broń maga albo zwiadowcy, no i wiadomo, że da nam więcej tutaj do kowala kryształu, tak więc broni w ogóle nie ma sensu sprzedawać, nie po to je zresztą zostawiałem, no ale tutaj te zwykłe epiki myślę, że jak najbardziej nie ma z tym problemu. Możemy to sobie sprzedać. Oprócz tego, no znowu w HP troszeczkę możemy dać i dobra, lecimy z powrotem. No 900, wydaje mi się, że przebijemy to tornadko, więc zostanie nam ostatnia setka. No widzicie, jak na Paladynie już dobijamy do 900, no to na tym Berserku mamy już chyba tam 970 i już tak jak mówiłem, no dawno powinniśmy to tornado zamknąć. Nie zrobiliśmy tego tylko i wyłącznie dlatego, okej, 900 przebite, nie zrobiliśmy tego tylko i wyłącznie dlatego, że wbiliśmy, że mieliśmy po prostu pełny ekwipunek, no i nie było jak tam czegokolwiek pchać, więc no niestety, nie? Ale będzie ten odcinek zamknięcia tornado, to już dawno planuję. Zresztą wiem, że dużo osób jest ciekawych takiego typowego late game'u, tak zauważyłem, że bardzo dużo osób lubi oglądać sobie postacie na 500 plus poziomie, mimo że się na nich nic nie dzieje i mimo że wiadomo nie jest tam jakby nic ciekawego do pokazania, no bo lochy rzadko padają i tak dalej, ale mimo wszystko zauważyłem, że właśnie sporo osób fascynuje, bo mało osób dobija do takiego levela, nie? Mało osób ma takie samo zaparcie, powiedzmy, żeby tak długo na jednej postaci grać, no i jakby nie było, no tak długo się męczyć, no bo sami zobaczcie jak to wygląda po 400 levelu, gdzie po prostu lochy to już tak jak na początku, powiedzmy do tego 300, nawet bym powiedział 50, coś koło tego, lochy to jest jednak, mogę zaryzykować śmiało, że tak z 80%, może nawet 90% całego expa jakiego mamy, Tak już właśnie w późniejszym etapie gry, no z lochów dostajemy powiedzmy tam, nie wiem, z 20-30% expa, a reszta to jest awka, no a wiadomo jak z tej awki ten exp się wbija, tak więc no wcale to nie jest jakieś, wiecie, ciekawe, ale mimo wszystko wiele osób fascynuje właśnie taka gra na wysokim levelu, wiele osób fascynuje jakieś zamykanie takich lochów, które mało kto w ogóle zamknął i tak dalej, więc no na pewno ten odcinek z Berserka myślę, że fajnie się przyjmie, ale no to jeszcze tak jak mówię, no nie wiem kiedy chciałem wam tutaj nagrać, żeby było w ogóle cokolwiek. O, zobaczcie, jakieś rękawice nam zaczęły dropić. Szkoda, że dopiero teraz. Dobra, tu mamy coś za 5, to mogę sprzedać. Tutaj za 8 to też niech będzie, że sprzedam. No i okej, lecimy dalej. Ten 418 bym chciał dobić na pewno. Dobra, kolejny pad, kolejny, no i mamy 418, super. I zobaczcie, 911 Tornado już. Kogo my teraz mamy? Wojownika, 95 000 siła. Zaczynaliśmy chyba od wojowników, którzy mieli 87. Tak więc no ten poziom trudności powiedzmy wzrasta dosyć szybko, no ale też dużo tych tornad zrobiliśmy. Teraz na ten moment to już dobijamy, zaraz będzie 60 tornad, nie? Zrobionych na dzisiejszym odcinku, więc no to jest ile? 60 razy 30, 900 milionów expa, tak? Chyba dobrze liczę. Tak na szybko powiedzmy, więc po prostu no sporo, nie? Tylko coś... Chociaż nie, to będzie chyba więcej, nie? No bo my wbiliśmy tutaj ponad jeden level. Chyba, że ja źle liczę w ogóle, ile my żeśmy zrobili. Dobra, nieistotne, nieważne, nie będę się teraz zagłębiał, bo wyjdę jeszcze na jakiegoś głupka. No ale widzimy, ile wbiliśmy leveli, nie? Ponad jeden level, tak więc sporo, bo mieliśmy niecały 417. No i lecimy dalej, próbujemy tutaj jeszcze coś przeklikać, mamy 915 to tornadko, tak więc no jak sami widzicie, zbliżamy się też do zamykania na tym Paladynie. No na pewno nie będzie to szybciej niż na Berserku, zwłaszcza, że teraz zobaczcie, jaki mamy pełny ekwipunek, teraz już na Paladynie znowu będzie przestój i znowu będzie oczekiwanie, aż Wiedźma będzie chciała tego, czego faktycznie potrzebujemy, żeby chciała. Okej, kolejny powiedzmy, kolejny zapchany plecak, kolejny raz. Tu coś mamy za 5, tu mamy za 4600, tu mamy znowu za 4600, tu mamy za niecałą dyszkę, to powiedzmy, że zostawimy, tu coś za 4. Dobra, niech tak będzie. 132 miliony, więc też sobie wydamy w HP. I czy tutaj jest kolejny wojownik? Nie, teraz jest zwiadowca, to on padnie szybko. Teraz znowu jest zwiadowca, padnie szybko. Okej, znowu jakiś, powiedzmy, jakaś prostsza seria, znowu zwiadowca. Dobra, znowu mamy zapchany ekwipunek. O, do kociołka Epic za 10 milionów, czyli łącznie 20, więc jak najbardziej to jest dla nas fajne. Tutaj mamy coś, już same dyszki, no i dobra, na razie tyle, zobaczmy jak to w ogóle tutaj pójdzie jeszcze. Aha, tu kolejny zwiadowca, to znowu padnie, no i jest wojownik i chyba na tym wojowniku na razie zaprzestaniemy, bo ciężko nam będzie w ogóle tutaj, jeżeli chodzi właśnie o to Tornado, dobić kolejny level, już 419, na pewno by było fajnie, no bo Guliego byśmy dogonili, ale chyba nie jest to konieczne na ten moment. O dobra, znowu padł, ale znowu kolejny wojownik, więc chyba nie ma co klikać, nie? Powiedzmy do 3900 jeszcze te 40 grzybków sobie wydamy, jak coś padnie to padnie, jeżeli nie no to trudno. No ten też by padł na pewno, nie? Tutaj myślę, że tak do 950 nawet tego Tornada, gdybyśmy poklikali, to byśmy dobili, ale nie ma to po prostu najmniejszego sensu, żeby tak lecieć. I wiecie co? Teraz tak powiedzmy na szybko sobie jeszcze te Tornadka, w sensie Tornadka, te lożki, które są powiedzmy w miarę jeszcze możliwe dla nas, jeszcze sobie spróbujemy poklikać, nie? Hades to jest chyba jeszcze nieosiągalny temat, więc w ogóle nawet nie ma co na niego tutaj grzybów marnować. To jest co prawda zwiadowca, no ale sami widzicie, że schodzimy tak do połowy HP mniej więcej. No i chyba jeszcze na niego jest za wcześnie, nie? Wydaje mi się, że na niego jest za wcześnie, ale na pewno na niego jeszcze pora przyjdzie, tak więc nie ma w ogóle co. Tutaj z tym magiem to sobie obliczaliśmy, że nie ma w ogóle szans go pokonać, bo musielibyśmy jednym krytem go zabić, a jeszcze nie jesteśmy tak, albo przeżyć od niego 2, no a jeszcze nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc to sobie po prostu pomijamy. No i dobra, Alvaro to jest mag, no i czy my tego maga jesteśmy w stanie kliknąć? Zobaczmy, powiedzmy 100 grzybków na wszystko, nie? Albo 150 będzie za dużo, w sensie za długo będzie trwać odcinek. No ale dobra, niech będzie 150 grzybków na każdy loch, który powiedzmy, że jesteśmy w stanie pokonać, nie? Czyli Alvaro, czyli bodajże Hemoridor i chyba jeszcze Szkołę Magii. To jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o te lochy tutaj w tej w tej strefie mroku, które jesteśmy w stanie na ten moment może kliknąć, jeżeli by nam się tam, powiedzmy, szczęście dopisało. No jak widzicie, temu magowi i temu Alvaro zostawiamy co chwilę jakieś tam niewielkie ilości HP. No tutaj by naprawdę musiała siąść taka próba, gdzie wszyscy dadzą ładne krytyki razem z nami, no a my przede wszystkim, nie, z jakiegoś tam wysokiego rozrzutu, jeżeli mu rozdamy też właśnie mocnego hita, no to on może by faktycznie padł, ale na to się na razie nie zanosi. Chociaż tam widzieliście, że pierwszych parę grzybów to były faktycznie próby dosyć bliskie, no teraz znowu 30 milionów, ale wydaje mi się, że chyba jeszcze jest za wcześnie. No ci magowie nie są wcale tacy łatwi do pokonania, zwłaszcza tacy, nie, którzy mają 180 tysięcy inteligencji, no bo to naprawdę, no możemy obejrzeć sobie na szybko jedną walkę, no to on tutaj naprawdę, jak sami widzicie, składa dosłownie na hita wszystkich, nieważne czy walnie krytyk, czy bez krytyka, no to składa naprawdę naprawdę nas tutaj chyba na hita, nie? Tego Barbara też, no teraz akurat znowu krytyk, no i chyba nas też tutaj na hita składa, no 199 milionów, no to no ciężko, raczej nie ma sensu w ogóle go tutaj klikać. Aha, tu mamy upiornego jeźdźcę, to nie, to z nim też jest problem, z nim też jeszcze długo będziemy się tutaj męczyć, tu w ogóle nie ma szans, tak mi się wydaje, no dokładnie, jeszcze w ogóle nie ma co. No i mamy bazyliszkę, bazyliszka to jest zwiadowca, więc 460 level, no i możemy jego popróbować, on wydaje mi się, że jest, no tam widzimy 290 milionów, on wydaje mi się, że jest właśnie powiedzmy osiągalny, tam 44 miliony, tak więc no może udałoby się go pokonać, fajnie by było, nie? Zawsze to 300 milionów expa, zawsze to delikatnie się zbliżymy do tego 419, chociaż i tak dzisiaj wbiliśmy w sumie nawet więcej niż zakładałem, nie? W sumie nawet jesteśmy bardziej do przodu niż chciałem, abyśmy byli, no ale git, nie? Zawsze to, tak jak mówię, do przodu. Dobra, no czy uda się go tutaj pokonać? No to jest zwiadowca, więc on no, za dużo uników nie może robić. Kunegunda też fajnie jakby mu zbiła fajną ilość HP, chociaż... O dobra, padł, chociaż przeważnie jak tak mówimy, no to Kunegunda nie robi za wiele. No ale okej, od razu obejrzymy. 706 milionów, wojownik zbił dosyć sporo, maguś nie zbił praktycznie nic, no i 550 milionów, no właśnie, o tym mówię, Kunegunda, no znaczy o tym nie mówiłem, teraz akurat był przykład, gdzie Kunegunda wygrała tą bitwę tak naprawdę, ale jak sami możecie często zauważyć, nieraz gdy liczymy na Kunegundę, to ona nie robi praktycznie nic, a my robimy najwięcej, nie? No ale w tym przypadku tak nie było, no i jak sami widzicie, Kunegunda mu zbiła 440 milionów, chyba coś takiego, 110 miał chyba po walce z Kunegundą, tak więc no, jak sami możecie zauważyć, sporo. Tutaj wszystko jest z tego co widzę zadyszkę, dobra, zrobimy to w ten sposób. Okej, lecimy dalej. Co my tutaj mamy teraz w tej szkole magii? Demoralizatora, to jest znowu zwiadowca. I czy my znowu jesteśmy w stanie go kliknąć? Czy to już jest znowu blokada na jakiś tam dłuższy okres czasu? No zobaczymy, powiedzmy, że na niego wydamy do 3450, zobaczymy jak to w ogóle wygląda i jak to tutaj z nim będzie, jeżeli właśnie chodzi o tą walkę. No chyba nie będzie już takiego szczęścia, nie? Tam naprawdę to co Kunegunda zrobiła to naprawdę no jest dosyć powiedzmy ciekawe, bo raczej w sumie chyba nie wiem czy nie pierwszy raz się z czymś takim spotykam, że po prostu Kunegunda zbija 440 milionów HP. Były walki, gdzie na przykład na wojowniku tam Kunegunda tutaj w 13 piętrze na 10 pokoju nam wygrała sama, w sensie no nawet nie musieliśmy walczyć, bo ona zakończyła, no ale 440 milionów HP, żeby zbić drugiemu zwiadowcy, no to naprawdę nawet mi się nie chce tam pokazać tej walki, bo uników tam było od groma, także nie będziemy przedłużać. No ale dobra, lecimy dalej. Kolejny, myślałem, że będzie mag i może go jakoś szybciej pokonamy, no ale niestety kolejny zwiadowca. Zwiadowcy też nie są wcale tacy ciężcy tutaj, nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że zwiadowcy chyba w tej strefie mroku są najłatwiejsi, tak mi się wydaje, bo jednak no tych uników jeżeli nie zrobią, to są dosyć, można powiedzieć, papierowi i dosyć łatwo ich powiedzmy pokonać. Magowie wiadomo, biją nas, zabijają nas praktycznie na strzała, wojownicy no to są twardzi jak nie wiem. No a tutaj ci zwiadowcy wydaje mi się, że są chyba najprości, zwłaszcza na takiego paladyna, jakim właśnie jesteśmy. No ale niestety nie ten. Dobra, 150 grzybów poszło na niego. Więc lecimy dalej. Tutaj Nordycy Bogowie. Czy my tego Tora jesteśmy w stanie zabić? Chyba jeszcze nie, chyba jest jeszcze za twardy, więc w ogóle nawet nie ma sensu go klikać. Jak sami widzicie, zero bliskich prób jakichkolwiek. Pudel miniatura. Pudel miniatura chyba jest do zrobienia, tak mi się wydaje, ponieważ pamiętamy, że 9 to jest kolejny blog i to będzie na pewno przestój i o strefę światła, jeżeli o strefę mroku chodzi. 9 to jest tam Górołaz bodajże, o ile dobrze pamiętam. Więc po prostu no to będzie kolejny przestój, a tutaj ten pudel miniatura, już pamiętam, że się z nim męczymy dosyć długo, więc wydaje mi się, że powinien on w końcu paść. No i zobaczymy, czy dopisze nam szczęście, czy jednak jeszcze nie, czy jednak jeszcze będziemy musieli się z nim dalej męczyć. Zobaczymy, powiedzmy do 3200 go poklikamy, zobaczymy, czy jakaś fajna próba nam siądzie. No ile my byśmy musieli jeszcze tutaj lochów pokonać, żeby dobić kolejny level? Chyba 3, nie? 3 lochy po 300 milionów i dopiero wtedy by był level. Tak więc no jest to średnio wykonalne, ale padł, dobra, udało się, świetnie. Ile nam tu teraz brakuje? No dokładnie, 3 lochy jeszcze i dopiero wtedy byśmy byli w stanie tutaj cokolwiek podziałać, żeby po prostu dobić level. Tutaj mamy coś słabego, dobra, niech tak będzie. Tutaj możemy to zrobić w ten sposób. I czy my mamy w ogóle coś jeszcze taniego? Bo jak widzicie, znowu mamy zawalony ekwipunek. Epików to sobie rozmontuję jutro, powiedzmy, że to sprzedam. No już tak naprawdę mi potrzebne tylko jedno miejsce, żeby było. Dobra, tu sobie damy znowu w HP delikatnie i okej, tą walkę możemy w sumie obejrzeć, zobaczymy, czy znowu tutaj Kunegunda zadziałała. 548, wojownik nie za dużo, maguś w sumie też nie za dużo, 420 milionów, no i znowu Kunegunda. Kunegunda znowu mu zbiła naprawdę ogromną ilość HP, także no widzicie, no akurat tym razem w dzisiejszym dniu się sprawdza. Teraz mamy Górołaza, który tak jak mówiłem, no to już jest powiedzmy przeskok, to jest już jeden poziom wyżej, jak nie więcej, więc nie ma w ogóle sensu na razie go próbować. No blok na dłuższy okres czasu po prostu. No i na sam koniec mamy Leandera. Leander to jest wojownik, no i czy ten wojownik, on tutaj HP nie ma za wiele, ale bije dosyć dużo, więc po prostu chociaż tam były bliskie próby na początku jakieś, więc Zobaczmy, może się faktycznie uda jakoś go pokonać. Powiem wam, że na tym Paladynie gdzieś, nie wiem, lochy idą naprawdę bardzo gładko, tak mi się wydaje. W sensie, no każdy odcinek to przynosi jakiś tam progres i każdy odcinek naprawdę sporo expa. Z każdego odcinka, który nagrywam, zyskujemy właśnie tutaj z tej strefy mroku i generalnie no z tych lochów na tym Paladynie. Tak więc zobaczymy, jak to będzie w tym wypadku, no ale już oprócz Tornada, którego zabiliśmy naprawdę bardzo dużo, już 2 lochy padły. 2 lochy, tak, Szkoła Magii i Esteros, chyba nic więcej, nie, no na pewno nic więcej, bo nie miałem zapisanego. No i jeszcze jeżeli by ten Leander padł, no to na pewno by było to dla nas bardzo przyjemne, zwłaszcza, że jak tam pewnie widzieliście na początku, było kilka bliskich prób, tam mu nawet zostało chyba 40 milionów HP, no ale tu znowu by musiała Kunegunda podziałać, nie? Bo on, tak jak mówię, no on nie ma za dużo HP, ale bije naprawdę dużo, więc no tych uników trzeba by narobić i po prostu go tutaj jakimiś krytykami pocisnąć, no ale zobaczymy, no jeszcze powiedzmy tak około 50 prób, jeżeli by się nie udało, no to niestety koniec odcinka, koniec lożków i tak naprawdę bardzo dużo zrobiliśmy, więcej niż chciałem. No chcę już ten 420 level dobić, bo wiadomo, że to jest powiedzmy taka ładna liczba okrągła. Generalnie no wszystkie liczby 425, 430 i tak dalej zawsze lubię mieć jako po prostu poziom, no ale zobaczymy, no idąc na golda to wcale tak szybko nie idzie, a ja tutaj już idę od 400 levela, to pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że no wiadomo, no troszeczkę zejdzie, bo po prostu wolno się to wbija, nawet jakby się szło na expa, no to wcale to tak szybko nie idzie. Dobra, powiedzmy jeszcze te 15 grzybów niech będzie do 3050, jeżeli się nie uda, no to trudno. No myślałem, że jeszcze tutaj Kunegunda zaskoczy, ale jak widać nie zaskoczyła. Okej, w zasadzie chyba tyle. Wydaje mi się, że to wszystko. Mamy jedno miejsce w plecaczku, więc na razie niech sobie będzie. Liczę, że jutro Wiedźma coś będzie chciała, co tutaj mamy i nas odciąży, bo jednak sporo tych itemków mamy, tak więc też sporo statystyk z tego będzie. To by było chyba na tyle, wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko to, co chciałem zrobić, także ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za odcinek, mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Wbijajcie na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu lub też opisie. Zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Piszcie w komentarzach, jak wam się w ogóle ten Paladyn podoba, bo wiem, że ma tak samo dużo zwolenników, jak i przeciwników. Tak jak Berserk, na przykład dużo ludzi lubi oglądać Berserka, bo wiadomo, że tamte lochy, no, niemożliwe staje się możliwe na Berserku. Tak Paladyn jest tak jakoś kojarzony ze słabą klasą. Nie mam pojęcia dlaczego. Idą te lochy na nim ciężko na początku i tak dalej, i tak dalej. No ale jak widzicie, no tutaj z biegiem czasu naprawdę coraz silniejszy się staje, więc no naprawdę ten Paladyn zaczyna tutaj wyglądać ładnie. Zresztą to samo, co mówiłem na poprzednim odcinku właśnie z Paladyna. Dobra, więc ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!